Witajcie. No, dzisiaj trochę porobiłem. Musiałem jeszcze raz zdjąć pompę wody, tutaj tą pokrywę. Tam zapomniałem, słuchajcie, założyć zawleczki na koło pośrednie. No i niestety czekała mnie podwójna robota. Ale to nic, doświadczenia człowiek nabiera. Miskę olejową założyłem. Na razie zalałem olejem tym starym, nie dawałem nowego oleju. Teraz tutaj już zakładam pokrywy, słuchajcie. Pompa wymieniona. Teraz co jeszcze? Tam widzieliście ten syf w baniaku. Nie będę podłączał do zbiornika paliwa. Tutaj odłączyłem wężyki. Tu jest baniak z ropą świeżą, czystą. Podłączę to tutaj. No i co? I będę próbował go odpalić. Przy czym tutaj już niestety potrzebuję pomocnika. Dzisiaj jestem cały dzień sam. Ano dlatego, że z tamtej strony trzeba to po prostu wziąć na krótko kluczem jakimś ten rozrusznik, a tutaj ktoś musi pilnować pompy tych węży i dawać gazu bądź odpuszczać. Więc tak to po prostu dzisiaj tego nie odpalę. Pozakładam jeszcze pokrywy, przygotuję go tutaj tyle o ile. Zmienię tutaj jeszcze te węże gumowe, pozakładam z tej strony, tak żeby potem można było do chłodnicy już podłączyć to tak jak trzeba. Także mam nadzieję, że tu wszystko będzie dobrze. No cholera jasna, najgorsze jest to, że człowiek jak nie wie, a musi sam zrobić. No i no cóż, no chyba każdy się uczył w ten sposób co ja teraz. Najlepsze jest to, że ja lubię się uczyć, także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dobra, no to nic. Na razie tyle. Składam pokrywki. Tu jeszcze coś porobię. Aha, te węże, tak jak mówiłem. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało zaraz po założeniu. Chociaż tu mogę Wam jeszcze te parę rzeczy pokazać, co będę robił. To zabieramy się do zakładania pokrywek. Tutaj gdzieś jeszcze miałem uszczelki miedziane, chyba nie. Tutaj widzę, że ich nie ma. Muszę gdzieś jeszcze zobaczyć, gdzie one mogą być. W każdym razie tu mam pokrywki, tu mam do nich uszczelki. Tutaj ten rowek oczyszczę, żeby tu żadnego piasku, kamyka czy czegoś tam, bo to. Uszczelka musi się ładnie ułożyć. I teraz zakładamy tą uszczelkę tutaj w ten rowek. No tu jeszcze trzeba, tu widzicie, zawsze silikon. To zedrę. Tu widzicie, poprzedni silikon jeszcze też zdjąłem, bo też był. Ja to daję na podkładki miedziane. Tak jak powinno być. Coś mi tu nie gra. Zaraz zobaczymy. No patrz, nie pasuje. O, jest. I patrz, nie mogę tej pokrywki dokończyć. Czemu? A tu też nie dochodzi. Tylko tutaj doszła.
Czyżby ta szpilka za słabo przykręcona? No cholera. Nic się nie ma tak łatwo. No nie wiem jak to ma wyglądać. No nie przykręcę tego. I wygląda mi na to, że tutaj ten gwint blokuje i trzeba, gdybym to dokręcił do końca tą szpilkę. Cholera, nie przejrzałem się tutaj. To byłoby wszystko ok. No na to wychodzi. No to dobra. No to tyle. Nie będę tego odkręcał, bo nie umiem potem, nie wiem jak to dokręcić. A tu trzeba jeszcze potem te zawory regulować. Nie dla mnie robota. Nie znam się. Nie robię. W każdym razie tutaj te uszczelki będą do w tej sytuacji do zamontowania. No trochę się to bardzo pokrzyżowały mi plany teraz. No widzicie, to jest ta stara szpilka od tego. Taki gwint wyjechany był. No w każdym razie co, no przodu nie założę, bo to też znowu sam. Chociaż jakby się uparł, od zetora sam założyłem. Czy to się da podnieść? O kurde, da się, ale kosztem pleców. To mi się nie bardzo podoba. No to co, wobec tego założę tutaj to, co chciałem założyć później. A tu trzeba będzie wołać chłopaków, żeby się tym zajęli. Bo oni wiedzą jak. O, tu jest ten stary wąż. Aha, słuchajcie, jeszcze bo tak. Kupiłem tutaj termostat. Kupiłem termostat i chcę go założyć. Bo to jest bardzo ważna rzecz. Tylko tyle, że tu gdzieś dziesiątkę widziałem. Jest. O. Przy okazji, jak już tutaj jesteśmy, to bez sensu byłoby nie zakładać. Aha, bo to jest tu na przelotkę zrobiony. Dobra. No nie będę was tutaj teraz pokazywał wam, jak odkręcam śrubki. Jak odkręcę całą obudowę, to pokażę, jak zamontuję to ten termostat. Uszczelkę mam, więc powinno być dobrze. Także zaraz wracamy. No, zdjąłem, słuchajcie, obudowę termostatu. Wyczyściłem tutaj pozostałości uszczelki. Tu powywalałem te węże już stare. Teraz tu mamy nowy termostat. Aha, jeszcze uszczelkę, ale to za chwilę.